zaledwie kilka miesięcy dzieli nas od kolejnego winobrania. Tegoroczne święto wina w naszym mieście rozpocznie się 3 września, zakończy się natomiast 10. Jak co roku, oprócz spróbowania lokalnych trunków, będzie można również posłuchać gwiazd. Postanowiliśmy zapytać zielonogórzan, jakich artystów chcieliby usłyszeć i zobaczyć na scenie winobraniowej. Wilki. Chciałabym jeszcze usłyszeć Patrycję Markowską. No i może Perfekt? Maranowski, no nie wiem, Mrozu. O, tacy artyści. Na pewno coś z naszych czasów, co słuchamy teraz. Czyli? Żabson. Żabson, Mata, coś takiego. Takie, no, z tych Kizo, jakieś takie młodzieżowe. Corey Henry. Taki pianista jazzowy. Znaczy on tak dla ogółu Zielonej Góry chyba nie byłby za bardzo przystępny. A z polskich może Kaje? Chyba i nie było dawno u nas, tak mi się wydaje. Brodkie. Na przykład, no, teraz Jam, ten zespół, nie. Może Cleo? Tych starszych takich, co tak ładnie śpiewają, bo te młodzi to tak głośno to nie. Ale na przykład mi się podoba Rodowiczka, Kozidrak, no już Krawczyk to nie żyje, nie? Na przykład o ten, Zenek. Ja głównie słucham hip-hopu, rapu polskiego, typu artystów mogę przykładowo podać Mata, Żabson, coś w tym stylu. I stawiałabym, że jednego może z młodszego pokolenia, żeby po prostu młodych też zachęcić. Ile z tych muzycznych życzeń uda się spełnić, nie wiemy, ale wiemy, że na propozycje artystów czeka również Zielonogórski Ośrodek Kultury. Wysyłać je można do 21 marca na adres mailowy winobranie2022@zok.com.pl.